Mam 80 lat. Kobieta w tym wieku z moim bagażem doświadczeń ma wiele do powiedzenia. Miałam dwóch mężów, mam dwóch dorosłych synów, skończyłam różne szkoły, podróżowałam, pracowałam w wielu zawodach, ukończyłam kilka szkół, pracowałam społecznie, mieszkałam w kilku miejscowościach. Mam bardzo szerokie zainteresowania. Jestem humanistką, ale też skończyłam fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat piszę wiersze i maluję obrazy, głównie pejzaże i naturę. Teraz na emeryturze mam w końcu więcej czasu i postanowiłam podzielić się swoim życiem, doświadczeniem i emocjami z Wami, drodzy czytelnicy, przyjaciele. Przeżywałam trudne chwile, przeżywałam i piękne chwile. Były momenty zwątpienia i radości. Pierwsze moje wiersze powstawały w tych najtrudniejszych chwilach przy kuchennym stole, często ze łzami w oczach. Pisząc je, doznawałam ulgi i umacniałam się w przekonaniu, że muszę sobie poradzić ze wszystkim sama, że warto żyć, że warto pokonywać wszelkie trudności życiowe. To wiersze pozwalały mi zrozumieć samą siebie i dawały wiarę w ludzi, uczyły cierpliwości. Pozwalały zrozumieć położenie, w jakim się znalazłam i nabrać dystansu do losu, który był mi dany. Gorące przyjęcie moich wierszy przez przyjaciół dodawało mi skrzydeł i utwierdzało w przekonaniu, że warto podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi ludźmi. Sami ocenicie, czy to był trafny wybór. Zawsze piszę wiersze w chwilach potrzeby, wewnętrznego nakazu, wielkich emocji, w chwilach, które chcę utrwalić dla przyszłości, by o nich nie zapomnieć i z myślą, że może w ten sposób pomogę innym. Wierzę, że moje wiersze budzą refleksję, pomagają zrozumieć trudne życiowe problemy, dają radość i pozwalają miło spędzić czas. W krainie poezji wszystko jest możliwe. Tam czas na chwilę zatrzymuje się. Najdłużej pracowałam w różnych szkołach, a jako pedagog szkolny mogłam podzielić się swoim doświadczeniem i pomagać młodzieży. Zawsze interesowali mnie ludzie, wśród których żyłam, i największą radość sprawiało mi, gdy mogłam komuś pomóc. Stąd też wzięła się moja działalność społeczna, praca w charakterze radnej, czy właśnie jako pedagoga szkolnego. Nie potrafię usiedzieć bezczynnie na miejscu, dlatego nawet teraz, na emeryturze, mój dzień wypełniony jest pracą od rana do wieczora. Projektuję stylową odzież, pasjonuje mi stylizacja, dlatego znajome nazywają mnie wirtuozem igły. Kreacje mojego pomysłu można zobaczyć na zdjęciach. Lubię ładnie wyglądać, a zapasy pięknych materiałów, które zgromadziłam, wystarczą na stworzenie jeszcze wielu nowych kreacji. Praca artystyczna, malowanie, pisanie wierszy, szycie pozwala mi z optymizmem patrzeć w przyszłość i cieszyć się każdym dniem. Jestem taka sama jak Wy. Radzę sobie i nauczyłam się cieszyć drobiazgami. Mam nadzieję, że moje wiersze pomogą Wam w lepszym życiu. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie, a moje wiersze dostarczą Wam pozytywnych emocji. Nie mogę spotkać się osobiście z każdym, ale tą drogą, przez internet i dzięki temu, że nadal piszę, mam nadzieję,
że jeszcze nie raz się spotkamy właśnie poprzez moje wiersze. Bądźmy razem, nie żegnam się. Urodziłam się w czasie zawieruchy wojennej na ziemi lwowskiej 15 września 1940 roku w Laszkach Górnych. Mam w pamięci ten trudny i ciężki okres. Oczami dziecka widziałam wiele zdarzeń bardzo dramatycznych. Płaczącą matkę na zgliszczach naszego domu. Jak przed okropnościami wojny chowałam się pod jej spódnicę, w lasach, w zbożu, w rowach. Pamiętam rozminowywanie Lwowa, wybuchy bomb. Pamiętam, jak w 1945 roku na stacji w Chodorowie czekaliśmy na transport na ziemię odzyskane. Miałam wtedy 5 lat. Na ziemię kamieńską do Czebieszewa przyjechaliśmy w Wigilię Bożego Narodzenia w ramach repatriacji. Czekały na nas 2 wanny ryb i 2 duże dzbany mleka. Po 2 tygodniach odnalazł nas ojciec, któremu cudem udało się wrócić z niemieckiej niewoli. Jako 6-latka trafiłam do niezwykłej szkoły, gdzie panowała rodzinna atmosfera, gdzie suszyliśmy nogi przy palenisku pieca, a nauczyciele stworzyli nam drugi cudowny dom, okazując cierpliwość i serce. To spowodowało, że bardzo lubiłam się uczyć i już wtedy postanowiłam zostać nauczycielką. Ta szkoła stała się fundamentem, na którym zbudowałam dalsze swoje życie. To były bardzo trudne czasy, ale piękne i dlatego wspominam je z ogromną nostalgią. Później było liceum pedagogiczne, które znakomicie przygotowało mnie do zawodu nauczyciela. Tam ukształtowała się moja psychika i predyspozycje zawodowe, żeby dla ucznia być przykładem i wzorem. Tam nauczyłam się rzetelnej pracy i właściwego podejścia do niej. Świętej pamięci polonistka profesor Irena Rychel ostrzegała wszystkie dziewczęta, że w przyszłości dla rodziny nie będziemy miały czasu. To była najświętsza prawda. Następnie ukończyłam 3-letnie studium nauczycielskie o kierunku plastycznym, które rozpoczęłam w Zielonej Górze, a skończyłam w Szczecinie, pracując jako nauczycielka w Kamieniu Pomorskim. Po likwidacji liceum w Kamieniu Pomorskim postanowiłam zmienić zawód i przez 6 lat pracowałam w banku, kończąc 2-letnie studium finansów w Szczecinie, w specjalności finanse i rachunkowość. Następnie losy rodzinne spowodowały, że osiedliłam się w Dziwnowie, a tam jedyną dla mnie pracą była praca nauczycielki fizyki i chemii w pięknej tysiąclatce. Szkoła podstawowa wymagała dodatkowej wiedzy i dlatego podjęłam studia na kierunku fizyki. Studia ukończyłam w 1978 roku w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując dyplom magistra fizyki. Po studiach podjęłam pracę jako fizyk i pedagog szkolny w Technikum Kolejowym w Warszawie, w którym pracowałam do 1992 roku. Jednoczesna nauka, studia, praca spowodowały, że miałam zbyt mało czasu dla własnej rodziny. To też nie ominęły mnie trudności rodzinne, często zakończone niepowodzeniem. W czasie wolnym podróżowałam, pracowałam społecznie i wykorzystywałam swoje uzdolnienia, zdobytą wiedzę i praktykę w służbie dla swoich rodaków. Bardzo kocham swoją ojczyznę. Skąd poezja?
pogoda mojego życia zawodowego, społecznego i rodzinnego, jak w przyrodzie, bywa czasami kapryśna. W ciężkich chwilach, po pracowitym dniu, przelewałam swoje przeżycia na kartki papieru w formie prostych wierszy, które zawsze trafiały do szuflady. Pozytywne opinie moich drogich przyjaciół, którym pokazałam niektóre z moich wierszy, ciepłe przyjęcie i słowa zachęty przekonały mnie, że warto z wierszami wyjść do ludzi. W 1992 roku wydałam pierwszy tomik wierszy w kieszonkowym formacie Zapach życia. Pamiętam, jak jeden z moich uczniów w szkole powiedział: Boże, uczyła mnie poetka. W 1995 roku wydałam zbiór dwóch tomików, też w formacie kieszonkowym, Dotyk życia i Smak życia. Moje wiersze zostały ciepło przyjęte przez rodzinę, bliskich, znajomych. Rozdawałam je moim uczniom w ramach nagród i na pamiątkę na zjazdach absolwentów. Byłam zapraszana na spotkania z czytelnikami. Brałam udział w Kongresie Kobiet Polskich w 1997 roku w Warszawie oraz Forum Kobiet Katolickich i wszędzie miałam okazję zaprezentować swoją poezję. Forum Kobiet Katolickich w 2002 roku wydało antologię pod kierunkiem Janiny Stefanii Maciąga pod tytułem Głosy z Ojczyzny Janowi Pawłowi II, w której zamieszczone zostały dwa moje wiersze Drogowskaz i Bóg Bogaty w Miłosierdzie. Rozpoczęłam działalność w organizacji rodzin wojskowych i tam miałam możliwość stać się stałym korespondentem miesięcznika Głos Weterana i Rezerwisty Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W miesięczniku tym od 6 lat redaguję kącik poezji. Cieszy mnie, że rubryka ta znalazła swoich wiernych czytelników. Stale publikuję tu swoje najnowsze wiersze i wiersze korespondentów z całego kraju. Organizacja Rodzin Wojskowych to moja druga ukochana rodzina. W 2020 roku z okazji 80. urodzin wydałam tomik w formacie książki pod tytułem Życie poezją malowane, w którym zamieściłam również wiele fotografii osobistych i moich prac malarskich, a tomik zadedykowałam rodzinie i przyjaciołom. Życie poezją malowane stanowi przegląd moich dotychczasowych dokonań, jest niejako kroniką mojego życia. Wspominam w nim swoich przyjaciół, uczniów i rodzinę. Objętość książki nie pozwoliła na umieszczenie wszystkiego i z ciężkim sercem musiałam dokonać trudnego wyboru. Wiele wierszy zostało w szufladzie, a już powstają nowe. Co robić? Życie trwa dalej.